legiony to ofiarny stos, legiony to żołnierska buta, legiony to zdradzeńców los. Wenet podnieśli, bo mistrz stony wnosi. Nadęża takty zmienia, coś innego głosi i znów spojrzał z góry, okiem struny zmierzył, złączył ręce oburącz, w drążki uderzył. Uderzenia tak sztuczne, tak były potężne, że struny zadzwoniły jak trąby mosiężne. I z trąb znana piosenka ku niebu wionęła. Marsz triumfalny, jeszcze Polska nie zginęła. Marsz Dąbrowski do Polski. I wszyscy klasnęli i wszyscy Marsz Dąbrowski chórem okrzyknęli. Muzyk jakby sam swojej dziwił się piosence, upuścił drążki z palców, podniósł w góry ręce, czapka lisia spadła mu z głowy na ramiona, powiewała poważnie broda podniesiona. Na jagodach mieli kręgi dziwnego rumieńca, we wzroku ducha pełnym błyszczał żar młodzieńca. Aż gdy na Dąbrowskiego starzec oczy zwrócił, zakrył rękami spod rok łez, potok się rzucił. Generale, rzekł, ciebie długo Litwa nasza czekała, długo jak my Żydzi Mesjasza. Ciebie prorokowali dawno między ludem śpiewaki, ciebie niebo obwieściło cudem. Żyj i wojuj o ty nasz. Mówiąc ciągle szlochał, Żyd poczciwy ojczyznę jak Polak kochał. Dąbrowski mu podał rękę i podziękował. On, czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował. Pod Komorzy rusza i z lekka, zarzuciwszy wrotu kontusza i wąsa podkręcając, podał rękę Zoś. I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi. Za pod Komorzym szereg w pary się gromadzi, dano hasło, zaczęto taniec, on prowadzi. Poloneza, czas zacząć. Pan Tadeusz to i Kilar i prosimy o polonezę. Thank you.
Brawo, kłaniamy się do siebie, panie do pań. Bardzo dziękuję, jesteście najlepszymi tancerzami na świecie. Zapraszam państwa wszystkich przed pomnik. Do hymnu. Szanowni Państwo, będę starał się nie mówić tak dużo jak na poprzednich moich wystąpieniach, ale tak naprawdę poza tym, że chcę Państwu serdecznie podziękować za Waszą obecność, to jest chyba najważniejsza wiadomość, którą chciałem Wam przekazać, bo jednocześnie przeprosić tych, którzy tęsknią za balonikami, ale myślę, że idziemy w kierunku takim, że jak najmniej staramy się nawet zbudować kontrowersji, nawet w odruchach patriotyzmu. Myślę, że to będzie wśród Państwa zrozumiałe, ale bardzo wszystkich serdecznie witam. Raz jeszcze dziękuję za tym odważnym, którzy podjęli się dzisiaj tego wielkiego czynu, jakim jest nasz narodowy taniec Polonez. Niektórzy nie tańczyli go od swojej studniówki, a niektórzy, myślę, że jak pan dyrektor mówi, trenują go zawsze, ale myślę, że wszyscy zawsze w czwartek o 20:30. To zapraszam serdecznie nas w jego imieniu, bo dla nas zespół Promyki i festiwal, który mieliśmy wczoraj, to też część naszych obchodów Święta Niepodległości. Mam nadzieję, że niektórzy z Was, którzy są z nami pierwszy raz, zrobią jeden mały drobiazg, podróż na Google Street Map, Google Street. Zobaczcie Państwo, czy wyobrażacie sobie miejsce bez tego pomnika tym razem, który powstał dosłownie 4 lata temu. On tak naprawdę tu zawsze powinien być. Miejsce pod skrzydłami orła, pięciu panów tak różnie spoglądających na świat, ale patrzących w jednym kierunku. Więc myślę, że każdy z Państwa, będąc tu, spotykając się w tym miejscu, z tego miejsca dziękuję naszemu, nie wiem, czy pan prezes TBS-u jest tutaj, bo nasza spółka buduje nie pomnik, ale ten park stara się dla waszych potrzeb realizować. I jeżeli zwrócicie uwagę, jeszcze 10 lat temu nie było tutaj nic, nawet ściernisko.
Ale tak naprawdę największym skarbem tej Polski to są właśnie tacy polscy patrioci, o czym mówiła dzisiaj pani poseł na naszym uroczystościach w Janówku, która powiedziała, że każdy z was ma możliwość swoim drobnym odruchem serca, drobnym zachowaniem i spotykaniem, tak jak dziś, pokazać, jakim jesteśmy wspaniałymi Polakami. Oczywiście każdy z nas może spojrzeć na siebie i sprawdzić, czy robi jeszcze wszystko tak, jak należy, ale wydaje mi się, że każdy ich spojrzy na siebie i nie ocenia innych i wtedy na pewno będzie łatwiej na naszej Polsce, która często jest bardzo ze sobą skłócona, żyć. Wiemy, że oczywiście, że jest jeszcze wiele do naprawienia. Jeszcze wiele jest do zrobienia przeze mnie, przez tych, którzy mają coś oddaną przez mieszkańców Polski, gminy, województwa, powiatu, władzę. Ale mam nadzieję, że razem, wspólnymi siłami, pokonamy nawet tak trudne momenty, jakich znaleźliśmy się obecnie. Bo myślę, że nikt z nas nie wątpi, że przed nami czas próby. Ale chyba największą wartością, jaką jest, to chociażby przeczytany dzisiaj fragment pana Tadeusza, odśpiewany nasz hymn, zaśpiewane za chwilę piosenki legionowe, to wszystko razem pokazuje, że nie takie problemy mieli nasi rodacy i je pokonywali. Więc ducha nie traćcie, miejcie nadzieję, odwaga będzie na pewno z wami i tym razem myślę, że ta wolna Polska, którą dzisiaj czcicie razem ze mną, razem z wami ja czczę, będzie miała długie, długie, wspaniałe pasmo sukcesów. Ale oczywiście od tego zależy bardzo od was. Więc bardzo wam dziękuję, liczę na was. I z tego miejsca proszę naszą o zabranie głosu, naszą mieszkankę, którą chciałbym serdecznie przywitać. Pani Anna Brzezińska jest naszą radną sejmiku, ale jednocześnie wielkim przyjacielem, dzięki któremu udało się, przyjaciółką gminy Wieliszew, dzięki której udało się chociażby zorganizować wczorajszy festiwal pieśni i tańców polskich, kiedyś to nazywało się tak, panie dyrektorze, teraz Festiwal Kultury Ludowej, ale wydaje mi się, że to tożsama nasza tradycja narodowa jest, myślę, że bliska naszemu sercu, ale myślę, że tych zasług pani Ani mógłbym mieć jeszcze bardzo dużo, ale dzisiaj jest z nami również, tańczyła ze mną i z wami, śpiewać będzie z nami, ale myślę, że na pewno, tak jak mówiłem, liczymy na przyjaciół, to jest jedna z naszych przyjaciółek, która będzie naszą gminę wspierać i wiem, że chciałaby kilka słów do państwa przekazać. Zapraszam. Szanowny panie wójcie, czcigodny księże, druhny, druhowie ochotniczych straży pożarnych, szanowni radni, sołtysi, drodzy mieszkańcy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. W takim duchu świętować to wielka radość. Szanowni państwo, świętowanie, czczenie pamięci to nie tylko nasz patriotyczny obowiązek. To ojczyzna, którą nosimy w sercach. Cieszy mnie bardzo, że tak dużo państwa tutaj jest. I są też dzieci. Bo to oznacza, że mamy miłość do ojczyzny w sercu. I to, że jesteśmy tu razem, to głęboka we mnie wiara, że ta Polska będzie dalej wolna. Nie chcielibyśmy śpiewać i powtarzać tych pieśni. Bądźmy razem, nie dajmy się podzielić, nie dajmy się dzielić i podzielić. Bądźmy jednością, bądźmy zgodą, bo zgoda buduje. Tak ważne są także dla nas sojusze i Unia Europejska, i NATO, bo to też poczucie naszego bezpieczeństwa, ale też zgoda między nami na co dzień, sąsiadami. Ta jedność będzie budowała w nas siłę, wiarę w wolnej Polsce. I pamiętajmy o tym. I tego sobie życzmy, dobrych sąsiadów. Oh.
wczoraj został wysadzony też dom. Dom o imieniu Ignacy. A Ignacy, tak, tam jest. Ignacy Paderewski. Dlaczego Ignacy Paderewski? Wczorajsza edycja 22. Festiwalu Kultury Ludowej była poświęcona właśnie Ignacemu Paderewskiemu. Między innymi na wysadzony został dom. Dziękuję pani dyrektor. Żołnierska duga, legiony to, ofiarny stos. Legiony to, żołnierska buta, legiony to, strażeńców. Oni to wszyscy znają. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życia los. Oh yeah!